Hello, dzień dobry, tutaj Marcin Dubowski z portalu Poczuj Rytm. No i właśnie, dzisiaj przyjrzymy się grze jednego z moich uczniów, czyli Pawła. Paweł jest o tyle ciekawą osobą, że przyszedł na moje zajęcia perkusyjne raptem 9 miesięcy temu. 9 miesięcy ćwiczeń, pracy, nauki i już przerabiamy utwory. To jest bardzo fajny wynik, bo to nie jest takie oczywiste. Ja osobiście z moimi uczniami pracuję w ten sposób, że na początku raczej przerabiamy te kwestie werblowe, żeby złapać tą odpowiednią technikę i tego typu rzeczy. Dopiero później wskakujemy sobie na zestaw perkusyjny, uczymy się tych pierwszych rytmów, przejść, jakichś fajnych zagrywek i tego typu rzeczy. A dopiero później, już kolejnym etapem, jest przerabianie jakichś utworów. Także uważam, że Pawłowi poszło całkiem sprawnie z tymi wszystkimi tematami. No i efektem tego jest to, że możemy sobie w tym momencie obejrzeć, jak mu poszło. To co? Bierzmy się do dzieła. No.
No i co? Jak wrażenia? No ja jako de facto nauczyciel Pawła jestem bardzo zadowolony z tego, jak mu poszło. Też właśnie zważywszy na to, jak Paweł w sumie krótko gra, bo to jest raptem 9 miesięcy, nie? 9 miesięcy i mamy zrobiony utwór, także myślę, że bardzo fajny wynik. No i ważna informacja, jeżeli masz dostęp do czegoś takiego jak perkusyjny mailing albo też platforma Poczuj Rytm Pro, to w najbliższym czasie możesz spodziewać się takiego fajnego materiału, wideo materiału, gdzie po kolei po prostu opowiem Ci, przez co po kolei przechodziliśmy właśnie z Pawłem, przez jakie ćwiczenia trzeba było przerobić, żeby właśnie konkretnie ten numer opanować. A wbrew pozorom ten numer nie jest aż tak prosty, jakby mogłoby się początkowo wydawać, ponieważ jest to ballada. I to trochę brzmi dziwnie, nie? Ballada ciężka perkusyjnie? No właśnie okazuje się, że tak, ponieważ często w niektórych gatunkach muzycznych pewne błędy można zgrabnie poukrywać. A ballady są takim specyficznym gatunkiem muzycznym, że bardzo często trzeba je po prostu dokładnie zagrać, tak ładnie w punkcik i tak dalej. Więc był to bardzo, bardzo fajny trening właśnie dla Pawła jako początkującego perkusisty na właśnie taką precyzję. Także na pewno mogę polecić ten numer do zagrania początkującym bębniarzom. Natomiast tak jak wspomniałem, na platformie Poczuj Rytm Pro oraz na perkusyjnym mailingu, oczywiście link w opisie, będzie można obejrzeć sobie taką wideoanalizę, przez co dokładnie przechodziliśmy. A tymczasem wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu, tego materiału i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!